Moi drodzy, patrzcie, co się stanęło? Mamy tutaj i tak dosyć drogą, jak na WG, ofertę, duży potencjał w wyciskaniu pieniędzy z graczy. Mamy astronomicznie, niesamowicie bogaty zestaw, strategiczna siła pay to winu i jeszcze, proszę państwa, niespotykane bogactwo w skarbcu WG się znajdą, 430 zł, rozumiecie to? Tutaj mamy 215, to jest w ogóle jakiś absurd. Tutaj rozumiem, że 37 tysięcy złota, 90 dni konta premium, zbierz je wszystkie pudełka, 500 doładowań złota, panie, no, rubinowy lotos, nie wiem co to jest rubinowy lotos, dostajemy też 15 miejsc w garażu, nie wiem po co, bo tak naprawdę miejsca w garażu to jest coś, czego zawsze jest dużo. Znowu mam alergię. W każdym razie, proszę państwa, oferta o dwa razy, tak, dokładnie o dwa razy mniejsza, przynajmniej teoretycznie, bo tak naprawdę to nie jest 215 zł, to jest 214,99, a tutaj nie jest 430, tylko 429,99, tylko patrzcie tu, dostajemy, okej, o połowę mniej pudełek, ponad połowę mniej doładowań, o mniej niż połowę mniej tych miejsc w garażu, ale aż o dosyć sporo, bo o 2/3 tak naprawdę mniej konta premium, bo już nie są to 90 dni, tylko jest to 30 dni. Z kolei złoto tutaj zamiast 37 tysięcy otrzymujemy 17 tysięcy, tak więc no. Tutaj WG znowu wysyła nam taki mały sygnał, że się nie opłaca, że jednak lepiej, żeby te niespotykane bogactwa w skarbcu WG się znalazły, aniżeli siła strategiczna pay to winu się ujawniła. Bo tutaj jeszcze prestiżowy awatar, proszę państwa, lotosowy rubin, rubinowy lotos. Dostajemy tutaj, proszę państwa, jeszcze jakieś tam śmieciowa oferta, ale 5,5 tysiąca złota, 5 miejsc w garażu, 50 doładowań i 7 dni konta premium. Naprawdę jest duża cena jak na to, co się za to dostaje, tak więc no wystarczy po prostu, tylko trzeba przeczekać te 12 dni, aż te oferty znikną. To jest moja rada, do widzenia.